Siemanko, dzisiaj Wam pokażę, co zabiorę do szkoły nowego. Dobra, ten plecak zostawiam, już go nie będę używać, bo kupiłam sobie taki plecak. O, taki plecak sobie kupiłam, a ten zostawiam. Jeszcze ten taki piórnik już sobie odstawiam też, bo kupiłam sobie nowy, ale te nowe rzeczy pokażę Wam potem. Czyli plecak stawiam, piórnik stawiam, to są moje rzeczy jeszcze w tym. I kupiłam nową teczkę, bo... No, pokażę Wam, co jest w teczce. Dzisiaj sobie kupiłam w sklepie. Trochę ciężko jedną ręką, ale okej. Dobra, kupiłam sobie dzisiaj w sklepie nowego do szkoły. Kupiłam sobie to, tylko otworzyłam i zobaczyłam, czy one są dobre. Jeszcze sobie kupiłam farby takie jadowe. Po drugie, zeszyt w kratkę, tutaj zeszyt z takim kotkiem, on jest w kratkę też. Tutaj też mam zeszyt i on jest w linię. Już mam kolejny zeszyt, taki trochę grubszy, żeby mi starczył więcej. I on jest w linię. O! Potem piórnik Wam pokażę potem. Tutaj tu mamy zeszyt. Taki z pieskiem, fajny zeszyt. Tutaj z pieskiem jest w kratkę. Jeszcze jednorazowo w kratkę. Tutaj pół jest w kratkę, bo ja tak nie potrzebuję. O! Jeszcze piórnik Wam pokażę nowy. Tak. Czyli ten już sobie odstawiam, a zamieniam go na ten piórnik. Bo trochę bardziej mi pasuje do plecaka. Bo ten i ten nie pasuje. A ten i ten pasują bardziej. Dobra, teraz tutaj jeszcze kupiłam sobie korektor w płynie. Kupiłam sobie klej taki. Tylko trzeba go przebić, nie będzie leciał. Teraz, dobra, jeszcze taki klej w sztucie. I jeszcze dwa zmazywacze do pióra. Jeszcze korektor inny taki właśnie w taki inny. Jeszcze więcej tych zmazywaczy. Jeszcze jeden klej mi mam wzięła, widzę. I co jeszcze tu mam? No nic nie ma. A teczka jest taka z koniami. I ona jest większa, bo tamto była taka mniejsza moja. Czyli dzisiaj będziemy wszystko pakować. No to widzimy się, jak już wszystko otworzę, te wszystkie rzeczy. No to zrobimy taki jeden myk-tryk. Ja mam taki jeden myk-tryk właśnie, że wystarczy zrobić tylko tak. I proszę. Widzicie, taki myk-tryk jest super. Mamy odpakowane i zobaczymy, jak to, bo ja nigdy nie miałam takiego innego. Poczekajcie, jedną ręką. Tutaj taki ten i o. Jeździsz tym, bo ja nigdy nie miałam, bo tak chciałam zobaczyć, jak to w środku wygląda. Okej. No to teraz pakujemy do plecaka. No to cyk, myk. Myk. O, mamy już tu plecak, idealnie. I pokażę Wam, jeszcze chowam swoje takie inne rzeczy z domu, czyli na przykład moje pupity, jeszcze jakieś gniotki, no i kredki jeszcze zapakuję do piórnika, wszystkie rzeczy, idzie ośmiorniczkę, moje takie, fidget toys jeszcze zapakuję i w ogóle. Dobra, jeszcze zaczniemy pakować piórnik. Czyli mamy piórnik, dawaj, otwieraj. Poczekajcie, bo jedną ręką to trochę jest takie dziwne, więc wystarczy zrobić tak. O, coś mi nie wyszło. Tak. Okej, mamy już otwarty. Bardzo dziękuję. Magio. I po pierwsze otwieramy piórnik.
Ja właśnie nie patrzyłam, jak on w środku wygląda. O Boże, jak zamykam. Serio. Okej, mam pomysł jeden. Okej, już. Nie będzie mi lecieć. Jeszcze teraz tu otworzę i okej, mamy tutaj ten piórnik salutki. Idziemy chować pierwsze. To będą kredki. To poczekajcie. Jedną ręką tak trochę dziwnie, więc. Okej. Kredki już mamy zapakowane. Teraz trzeba zapakować długopisy. No to długopisy. Jakie my tu. No pióra i wszystko, wiecie o co chodzi. No to bierzemy to pióro na pewno. To jeszcze zapasowe takie, zapasówki. To się tu zmieszczą dwa akurat. O, jeszcze mój długopis zmywalny. Tutaj się zmazuje i się pisze. Okej, no to. Nie działa. No nie. Spróbuj teraz. I. Nie działa znowu ta moc. Mam pomysł. Nie będziemy gdzieś wkładać. Teraz położymy gdzieś indziej. A tutaj na jej miejsce położymy właśnie ten długopis. To pióro. A do tego. O, a do tego jeszcze co? Ten długopis. Dobra. No to teraz będę robić jedną ręką, a nie swoją magią. Tu włożymy nasz no taki no ten pióro. Tutaj jeszcze jeden długopis taki friends dla przyjaciółki. Wystaje mi. On się tu nie zmieści. A dobra, zmieścił się. Tak już na starta mi się zmieścił. Chyba dlatego, że zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Właśnie tego nie powiedziałam. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No to może nagram następny filmik, jak się pakuje do szkoły. No i takie tam rzeczy ze szkoły. No to pa i robimy kolejne rzeczy. Okej. No to wracamy do poziomu rzeczy. I mamy teraz sobie tu schować. Tu schowamy gumkę. Poczekajcie. Od teraz będę robić jedną ręką, żebyście widzieli, jak to się wkłada. Jakby co ta moc jest prawdziwa. Sam się zobaczycie, że tu się włoży. Okej, mamy. Czyli ta strona zapakowana. Teraz przejdziemy do tej. Dłużę linijkę moją. To się łatwo wkładało. Teraz temperówka. No tak. Ja mam taką grubą temperówkę. To chyba muszę włożyć magię, no to. No nie da się chyba tego włożyć. To jest tu za duże. Co by tu zrobić? To jest. Tu włożę coś innego. Tu włożę. A no tak. Jakby co, korektor sobie włożę obok. Klej na pewno dam. I dobra, jednak mi się zastanawiało, że to jednak wyjmę, bo to mi się nie mieści, ale będę miała to pióro, no i to tym będę pisać też. To tu jeszcze mam dwa miejsca, co by te dwa miejsca schowałam te zmazywacze. No to muszę to teraz tylko włożyć, nie, mocy chyba użyję. O. Telefon mi spadał. I. Już włożone.
teraz jeszcze schowam zapasowy ołówek. Taki malutki. I up. O. Idealnie. A tu schowam to. Ten korektor schowam. A, coś mi tam... Ej, co się stało? To się przemieniło? Ale dziwne. O Boże, to jest takie dziwne, że to się przemieniło. Ale dobra, tak może być. No to cały piórnik mamy już chyba spakowany. Ten film będzie bardzo długi, ale będzie super. Dobra, zamykam cały piórnik. O, jeszcze nie powiedziałam wam, tutaj jest jakiś sklep. Ja sobie to włożę ten. Gdzie ja to miałam? Miałam to wszystko rozsypane, jakby tu nie mam takiej czystości, ja mam cały bałagan. O, no tak. Wkłady sobie tu schowam. Do tych takich, o, tutaj. Poczekajcie, muszę znaleźć drugi wkład. Okej. Już mam dwa tu. Ten i teraz... Temperówka. Temperówkę dam... Tutaj. I... O, już tak chyba może być. Mamy. Teraz zamykamy piórnik. Ej, tu się przez tą temperówkę nie zamyka. Dobra, tą temperówkę położę sobie w inne miejsce, bo mu się nie zamyka. Okej, teraz się zamknę, patrzcie. O, już. I teraz tylko... Muszę go zamknąć i... Okej. No to mamy wybudowane. Teraz bierzemy plecak. A chowamy to do plecaka. A miejsce na piórnik jest... Poczekajcie. Tu jest miejsce na pidży. Tu będzie nowe. O, poczekajcie, tylko włożę i zaraz wam pokażę. Teraz to są dwie przegródki. Ja piórnik wcisnę, wezmę, albo nie, ale dobra. To będzie przegródka na piórnik właśnie. Teraz musimy tutaj coś dać w tą dziurkę. Okej, no to musimy coś pomyśleć. Co by tu dać? Mam jeden pomysł, nie wiem. Dobra, to będzie domowe, to nie będzie do szkoły, wam powiem. Do szkoły będą tylko te kleje. A ten klej też będzie domowy. Tylko tamten malutki, co spakowałem. W tamtą dziurę dam więcej. Albo nie, to sobie schowam na zapas do domku. A tam schowam do tej dziury. Co by tam schować? Jakby tutaj jeszcze mam teczkę, więc to ten plecak to nie wszystko. Myślę, żeby to dać. Żeby czasem sobie też brać, bo na lekcji czasem też pani nam pozwala to. Okej, to sobie tu schowam w tą dziurkę. Okej, wpadło? Wpadło? A nie, to wpadło tu. A my musimy w tą przegródkę. O, jest. Teraz, no, teraz już. Jeszcze tutaj dodam korektor. O, idealnie wpadł. Teraz tutaj dodam korektor. Tutaj jest też korektor, tu sobie dam, tata mi wydrukuje jakieś obrazki i będę sobie rysować w szkole te obrazki. Tutaj ten teraz popity musimy. No to wezmę tego popita, tego. Jeszcze dam... To dam do szkoły. Jestem trochę wariatką, wiem, ale jeszcze to dam. Jeszcze to dam, sama to zrobiłam. Włożyłam jakąś zabawkę tam i taka kostka jest. Okej, to dodam. I... Tego fidget spinner trochę przesadziłam z tymi zabawkami, ale wszystkie je biorę, swoje biorę. No to
gdzie one są. Proszę mi powiedzieć, gdzie są te zabawki. Widzicie, to jest cudów. Dobra, no to jak widzicie, w plecaku wszystko. Co? Skąd tu się wzięły moje pupity i wszystkie rzeczy? A dobra, schowały się. I tak miałam w tą przygódkę właśnie schować, to magia nawet działa, gdy ja nie chcę tej magii. Super. Teraz bierzemy tutaj do... O nie. Jak tutaj są te przegródki, to jeszcze do tej... Poczekajcie. Ten piórnik dam inaczej. To... Ciągle się podnoszę, muszę tutaj też... A dobra. Tutaj będzie sama taka przegródka, tylko z rzeczami. Piórnik będzie tutaj. Książki ze szkoły będą tutaj, to w szkole już dostaniemy. A zeszyty będą w tej właśnie przegródce, co wcześniej był, piórnik. No tu wkładam zeszyty, szybko. Wkładać, okej. Już mam dwa zeszyty. Teraz sobie, poczekajcie, ja muszę tak schować. Które są w linie, w linie. Ten jest w linie. Ten. Dobra, ten sobie wezmę do kratki. Ok, zapomniałam, że o, nie mogę. Dobra, wkładam ten w kratkę, a ten w linie będzie ten. A nie, poczekajcie. To nie tego, że jeszcze wam pokażę, co ja chcę spakować do szkoły. To będzie do rysowania zeszyty kipy. Ten, dobra, mam dwa zeszyty ekipy do rysowania i do pisania i je tam włożę, te zeszyty ekipy. Poczekajcie, muszę zrobić, o, już spakowane dwa zeszyty, że tylko muszę wziąć do, no w kratkę, to ten wezmę w kratkę, tego pakuję. Okej. Czyli już, zeszyty spakowane, zabawki spakowane, piórnik spakowany, tu będą książki, o, tutaj będą książki, wszystko już spakowane w piórniku, no to możemy zamykać. A tutaj będzie mój worek od WF-u, ale to potem sobie go spakuję, bo worek od... Tu będzie moje picie, a tu z boku będzie moje śniadanie. Czy będzie moje śniadanie? O, tutaj. Okej. Teraz zamykamy i już nigdy do niego nie wracamy. Teraz ty. Może odgiąć? Poczekajcie, bo... Okej, już. Boże, to się ciągle... To spada, o, patrzcie, to nie wiem, jak wam mam to pokazać. Okej. Mamy i tu schowam. No, pani mówiła, że musimy zmienić te rzeczy, co mieliśmy. Czyli po pierwsze to było farby plakatowe. To farby plakatowe położę tutaj w tym rogu. Farby plakatowe. O, dobra. Farby plakatowe będą tu. Teraz coś innego. Jeszcze spakuję tam plastelinę. To już trwa 19 minut. Więc to okay. Teraz tutaj dam plastelinę. O, jeszcze do plecaka dorzucę gumki i temperówkę. Zapomniałam. Gumki i temperówkę wrzucę tutaj na dół. Niech polecą sobie tam. Okej. To będzie tu. Albo nie. Tak, rysunek. I tu będzie miejsce na blok. Ja mam już blok. Poczekaj.
gdzie był ten taki blok? No to jak znajdę, to wam pokażę. Dobra, znalazłam blok rysunkowy. No, znalazłam blok. Ten. No. Blok techniczny i blok. No, do rysunku. No, kolorowe kartki i niekolorowe kartki. Biorę. Pakuję do teczki. Wystarczy zrobić coś takiego. Takiego, dobra. I tutaj mamy w środku już te, bo już zapakowałam. Okej, teraz weźmiemy. Te zeszyty będą na zapas w domu. A tutaj co tu jeszcze? A no tak. Tak. Poczekajcie, w tej starej teczce, bo to jest mała taka teczka. O! Tutaj też mam blok rysunkowy, ale on nie będzie mi narzucał. Jeszcze te pastele. Pastele i pędzelki. O, i jeszcze pani kazała do tej teczki klej. Czyli ten klej. Zapomniałam, że ten klej jednak nie będzie domowy, on będzie w teczce. I to. I pędzel. Pędzelki i tylko to. I już. No to wystarczy. Okej, już nie ma tego. Spakowałam te doteczki. Tutaj będą pastele. Tutaj, no te. Tutaj, dobra, poczekajcie. Tutaj będą bloki na boku. Tutaj będą farby. Tutaj będą plasteliny. A tu będą pastele. Tu będzie klej i pędzle w foliówce. Mam nadzieję. Dobra, no i to wszystko. To musimy teraz zamknąć. Czy dasz mi jedną ręką? Będę musiała używać czarów. Ale dobra, jednak się da. Tylko wystarczy do góry i do dołu. I pyk. Czyli plecak spakowany. Teczka spakowana. Więc możemy ruszać do szkoły. No to dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i...